Choinkowy szał. Wiele osób nie wyobraża sobie świąt bez drzewka w domu. Preferuję taką żywą. Mhm. Tak, bo jakoś tak w rodzinnym domu, zwykle żywa. I tak u mnie taka tradycja też jest. Cena nie gra roli, bo chodzi o odpowiedni klimat. Mogłyby być tańsze, ale niestety. Jest jak jest, ceny rosną wszystkie w górę, więc nie dziwię się. Niektórzy uważają, że świąteczne drzewko musi być żywe. Zawsze żywa, zawsze prawdziwa. Czyli co, fajniejszy klimat w domu? Tak, oczywiście i ten zapach, bo no nie ma o czym mówić. Święta mają być święta. Klienci nie kupią byle czego, choinka powinna być porządna. W zeszłym roku się sparzyłem, powiedziałem nie. Już miałem nauczkę i znowu poszedłem do marketu, już niestety nie pójdę do marketu. Będę kupował nasze polskie drzewka, nasze choinki. Niektórzy mogą zastanawiać się, czy na pewno kupowanie żywej choinki jest ekologiczne, bo przecież wycinanie drzew raczej nie kojarzy się pozytywnie. Teraz mamy taki trend, że wszyscy chcą być eko, także choinka prosto z lasu zdecydowanie wygrywa z choinką z marketu. Są to choinki polskie, te tutaj u nas są pozyskiwane z terenu Nadleśnictwa Świetlaniec. Są pozyskiwane bez szkody dla gospodarki, bo są to drzewka wycinane po prostu z dolnego piętra drzewostanu albo z plantacji. Także myślę, że ludzie też się tym kierują w dzisiejszych czasach. Handlarze i leśnicy spodziewają się jeszcze przez 3 dni bardzo dużego ruchu w interesie. Czasu już niewiele, więc najlepiej zakupu choinki nie zostawiać na ostatni moment. Zwłaszcza, że przed pierwszą gwiazdką drzewko trzeba jeszcze przystroić.